Ja podczas uwielbienia odebrałem taką rzecz, wiesz, że to jest posłowie prorocze dla nas wszystkich. Dla mnie też, bo bardzo głęboko to przeżywam. A więc wielu z was, w tym także ja, chodzicie, można powiedzieć, swoje życiowe powołanie, czyli w to, co chcecie docelowo robić tutaj na ziemi i z czego się nie wycofacie. I to jest właśnie bardzo ważny punkt. Trzeba się nie wycofać i trzeba wierzyć w swoje objawienie, bo tak naprawdę to twoje objawienie to jest twoje objawienie i ono żyje w tobie, tylko w tobie. Nie spodziewaj się, że ktokolwiek je zrozumie, że ktokolwiek za tym pójdzie. Zdecyduj się na to, że chcesz być w tym sam z Jezusem. A jeżeli ktoś się dołączy, to super. Jeżeli ktoś się nie dołączy, też musi być super. Twoje objawienie jest na tyle realne, na ile je wprowadzisz w życie. I na ile to widać zewnętrznie. To może żyć w tobie, ty możesz to przeżywać, możesz mieć sny, wizje, wszystko, naprawdę cały pakiet nadprzyrodzony, tylko jeżeli ty nie robisz kroku w tym kierunku, to pozostaje w sferze teorii i nikt się do ciebie nie dołączy, bo będziesz po prostu będziesz enigmatyczny, będziesz jakby zamazany. Twoja idea, co dostałeś od Jezusa, będzie niezrozumiała dla innych, jeżeli nie zrobisz kroku. Więc przede wszystkim, jeżeli chcesz, żeby ludzie się do ciebie dołączyli, to musisz zrobić krok ty i zdecydować się w ogóle, że będziesz w tym sam. Jeżeli ktoś się dołączy, to super. Tylko pamiętaj, to będzie twoje dzieło. Twoje i tylko twoje. I na sądzie nie będzie żadnej spółki. Będziesz stał sam przed Jezusem, będziesz zdawał z tego sprawę. Więc przygotuj się nie wycofać się. Nieważne, jaka będzie cena. Nieważne, czy będziesz sam, czy nie. Amen. Amen.